Wszystko było robione zgodnie z przepisami, z obecną wiedzą naukową i obecnym doświadczeniem, jakie polskie górnictwo węgla kamiennego posiada. Komisja Wyższego Urzędu Górniczego uznała, że w kopalni Zofiówka prognoza zagrożeń, stosowana profilaktyka i sposób wykonywania robót były prawidłowe. W kwietniu 2022 roku doszło tam do wstrząsu, w wyniku którego zginęło 10 górników. Katastrofę spowodowało tąpnięcie wywołane wstrząsem o magnitudzie ponad 2,5 stopnia, a węgiel w rejonie katastrofy był szczególnie nasycony metanem. Badania wykazały, że węgiel w rejonie zdarzenia miał takie właściwości, że poza gazem naturalnym, pochodzenia naturalnego, jaki się znajduje w jego strukturze, zawierał bardzo duże ilości gazu pochodzenia zewnętrznego. Innymi słowy, był bardzo mocno nasączony gazem, który w konsekwencji silnego wstrząsu, czyli uderzenia w ten pokład węgla i zniszczenia jego struktury, wypłynął do wyrobiska, jak już powiedziałem, w tym momencie w ilości około 125 m sześciennych na minutę. W swoim sprawozdaniu Komisja WUG sformułowała łącznie 20 wniosków, z których 6 skierowano do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka została zobowiązana do wykonania projektu technicznego kontynuacji robót w rejonie katastrofy, określającego 5 etapów działań, aby wznowić tam pracę. Ten projekt zostanie opracowany. Ma on jeszcze dodatkowo zostać skierowany pod obrady powoływanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Komisji do Spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych. Dopiero gdy ten projekt uzyska pozytywną opinię tejże komisji, wtedy będzie można mówić o wznowieniu robót w rejonie katastrofy. Akcja ratownicza w Zofiówce trwała 4 dni. Łącznie uczestniczyło w niej 71 zastępów ratowniczych. Do katastrofy doszło 3 dni po tragedii w kopalni Pniówek, również należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.